Siemaneczku, pokażę glitcha na, kurwa, no, na kasę. Ja tu już byłem na online, mówię, z góry byłem na sesji online, odrodzenie ustawiłem sobie ostatnie miejsce i to zrobiłem koło bunkra, bunkier na gospodarstwie. Wróciłem teraz tutaj do GTA 5, czyli fabuła. Potrzebuję jedną gwiazdkę pościgu. Jednego znajomego, który na PlayStation jest na sesji dla zaproszonych. Tytaniczna robota w lobby. Na Xboxie musi być on na sesji jednoosobowej i w lobby skoku spadochronowego. Na Xboxie jest to o wiele trudniej zrobić. Chociaż też da radę. Mam nagrane właśnie metody dla Xboxa, jak tam dostać ten komunikat, ale to nie wiem, czy zdążę wrzucić. Dobra, trzymam pauzę, podniosę ręce do góry, puszczam pauzę. Teraz idę na online, zjeżdżam na wybierz postać, idę w ustawienia, sieć. Ustawiam się na podwójne kliknięcie na PlayStation tutaj właśnie, żeby rozłączyć z internetem i połączyć z powrotem na Xboxie. Jest to przejść do trybu offline, potem przejść do offline i trzeba bardzo szybko kliknąć te BBBB i tam trafić w tą wybierz postać. No kurwa, no na Xboxie jest trudniej. No ale tutaj tak, mam to na dwa podwójnego kliknięcia PS-a. Kurwa, dalej. I teraz tak, wyłączam internet, podłączam go z powrotem, daję dwa razy PS-a i ja akurat, ja to robię tak, że daję raz na dół, raz do góry i klikam X. Wy możecie, no to już zależność jest od internetu, no ale metodę Frozen Money jak już znacie, no to ja przechodzę do rzeczy. Nie trafiłem. To jeszcze raz online, wybierz postać, dwa razy PS-a, połącz z internetem, rozłącz, dwa razy PS i ja daję na dół, góra i X. Kurwa. Nie zdążyłem, nie trafiłem, pójdę na wybór postaci, albo w ogóle czarny ekran, albo chuj wie co tu będzie. Przywrócony, pierdol to, wróć do GTA 5. No nie trafiłem, no i chuj, no jest błąd nagrany elegancko. To jeszcze raz. Kurwa, co oni tak utrąbią? A no, o znajomym mówiłem. Kurwa, dalej psy jebane. To ja was gonił, a nie wy mnie. Jak podnoszę łapy do góry, puszczam pauzę. Petarda online. Wybierz postać. Dwa razy PS. O, zjebałem sprawę. To jeszcze raz. Anuluję, bo wiem, że widziałem. No tu trzeba być bystrym, szybkim, kurwa, patrzeć co się dzieje. Wybierz postać. Nie zdążyłem. Jest błąd właśnie. Tego komunikatu potrzebujemy. Teraz dołączamy do znajomego, który jest na tym lobby tytanicznej robot,
Xboxie ty, albo jest na Xboxie na skoku spadochronowym. No ja tu dołączam do imprezy. Dołączamy teraz do niego, do sesji. Czekamy 7 sekund, bo to tyle trwa tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I spamuję X-a. To też potwierdzam. Teraz jak będę miał na dole po prawo dołączanie do sesji GTA Online, dołączam do niego jeszcze raz. Komunikatu nie potwierdzam, nie anuluję, nic z nim nie robię. Na Xboxie teraz robimy to samo. Też dołączamy do znajomego, który jest w tym skoku spadochronowym na sesji jednoosobowej. Tylko że tak, my tu na playu. Jak wczyta nas na sesję, od razu anulujemy komunikat. Xbox, jak zobaczą, zobaczymy, że zmieniają nam się tu pogoda, chmury, coś, kurwa. Przechodzimy znowu ustawienia internetu i robimy test translatora NAT. Tylko tego NATa musimy przetestować do końca, tam kliknąć kontynuuj. I wtedy wychodzimy ze wszystkiego. I jest to właśnie na Xboxie ten plus. Jest to trudno trafić, ale kurwa, wtedy mamy sesję jednoosobową, publiczną, jednoosobową. Nikt nie będzie przeszkadzać, tego jak tutaj na PlayStation, jak chce przenosić samochody koło kasyna, kurwa, pełno troli. Tylko patrzą, kiedy kogo zabić. Musimy poczekać, aż nas wczyta na tą sesję. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego błędu. Wczytuje mnie, od razu klikam B, znaczy kółko. Jestem Franklinem. Teraz troszkę przystopuję, bo muszę popatrzeć dalej, co tu się odpierdala. No dobra, no. Jestem Franklinem, wiem, że tu będę musiał się zabić, no ale to jeszcze za chwilę. Teraz... Kurwa, tu muzyczka. Dobra, udajemy się pod kasyno. My tu będąc Franklinem mamy jeszcze stare kasyno sprzed update'a. Chunia, no właśnie tu jest ta publiczna. Jestem tu odrodzony. A sobie cofnę. Sorry, no bo oglądam tu filmik, kurwa, właśnie. No dobra, na PlayStation muszę po prostu odszukać sobie nową sesję. Na Xboxie trzeba się zabić i odszukać nową sesję.
żeby nam się zmieniło kasyno. Kurwa, ja zamiast iść spać po robocie, to ja tu nagrywam jakieś kurwa chipsy, że tak powiem. Kurwa, żeby mi tu zaraz jakiś błąd znowu nie wyskoczył. Dobra, wczytuję mnie na sesję. I teraz zamiast tego starego kasyna mam swoje już te Diamond Casino. Teraz daję D-pad na dół, wybieram z powrotem tą samą postać z fabuły. Komunikat anuluję. Taki dziwny ekran załaduje nas z powrotem. No niestety, tu miałem odrodzenie koło tego bunkra, mógłbym to zrobić koło kasyna, no ale no niech będzie bunkier. No i oczywiście nową PlayStation. Musimy tutaj uważać, kurde, żeby nie zginąć. Xbox, no jak tam zrobi, jak jest ta zmiana pogody, robi ten test translatora NAT. Wtedy jest na solo sesji publicznej, także tam, kurwa, jak sam się nie zabije, to go już nikt nie zabije. Jestem Franklinem, z powrotem mam tą nową sesję, nowe kasyno znaczy się. Teraz już tylko wystarczy wejść do kasyna i kupywać tych żetonów do bólu, normalnie do bólu. Kasyno. Kurwa, co jest? Nie, jeszcze się kurwa gaz skończył. Kurwa, muzyka, co to za muzyka? Mi zablokują filmik, ja pierdolę. Może nie. A chudo. Udajemy się tutaj do krupierki. D-pad w prawo. Pozyskać żetony. Gdzie tu jest maksimum? Trójkąt. Kupujemy. 500. O kurwa, odjęło mi hajs. Razu. Co kurwa? Coś zjebałem. Un to momento. Nie, dobrze, wymień żetony, te 2,9, coś tam, kurwa. Do bólu. Ja tam kupywałem, źle zrobiłem, sorry, mój błąd. Napierdalam, wymień żetony. Zobaczcie, hajs tylko mi dodaje.
byl. Mě pozískají žetony a vyměň žetony. Rozgřivka YouTube. Nemoc přičepka, tylko bilionéry, kurva. Palnąć to na żywo, że wymieniam żetony, kurwa. No jest masakra to. Kurwa. Siema, mnie to kurwa to ja nie słychać akurat na tym live'ie wyłączony mikrofon, ale... No na jebie se tu tyle, no tyle się dano. No tu ktoś drugi przychodzi na pasywce. To jest bomba. Take your time. Tu jest bomba, będzie z tego film. No niestety, kurwa, macie, nie mam podłączonego mikrofonu, tutaj te słuchawek do pada, także mnie nie będzie tam słychać, no gadam tu do nagrywarki. Jeszcze napierdalamy, ile w lesie, kurwa. Wszyscy się tu kurwa będą pchali teraz do tego kurwa okienka, ale tu Skol stoi, napierdala żetony, kurwa wymienia na gruby, gruby kurwa hajs, chuj w te deluxa, kurwa i scramjety, co tu się odpierdala, ha, ha, ha. Ja pierdolę, ile tam jest kurwa już na liczniku, bo nie widzę. Chuj wie, czy Rockstar usunie, czy nie usunie. Mi tu i tak grozi ban na tym koncie, to tam kurwa koło chuja mi to lata. Już dwa razy mnie zgłosili, teraz pójdzie następne jeszcze jedno zgłoszenie
pozamiatane, przygoda kurwa się skończy.